Młodzi zawodnicy, którzy należą do Ostrzeszowskiej Akademii Czecha, od kilku tygodni mogą chwalić się, że trenują pod okiem Grzegorza Kuświka, byłego piłkarza ekstraklasy. Nowy szkoleniowiec Akademii ma na swoim koncie występy w takich klubach jak GKS Bełchatów, Ruch Chorzów, Stal Mielec, Wisła Płock czy Lechia Gdańsk. W ekstraklasie rozegrał 241 meczów, w których strzelił 57 goli. Po latach spędzonych na znanych boiskach atakujący związał się z występującym we wrocławskiej klasie okręgowej Zenitem Międzybórz, gdzie pełni rolę grającego drugiego trenera i prowadzi zajęcia dla drużyn młodzieżowych. Pracę w Ostrzeszowskiej Akademii Czecha rozpoczął na początku marca. Z Grzesiem się znaliśmy już wcześniej. Na dzień dzisiejszy razem gramy w klubie w Zenicie Międzybórz. No i tak potoczyła się nasza taka naprawdę współpraca, że wspólnie sobie pomagamy. Ja gram w Międzyborzu, a Grzesiu wam pomaga tutaj w Akademii. Raz na dwa tygodnie nam pomaga, po 4 godziny w Młodziku i Orliku. Na dzień dzisiejszy jesteśmy tak dogadani, ale mam nadzieję, że w późniejszym czasie uda się już Grzesia tutaj, żeby przyjeżdżał dwa razy w tygodniu. Zawodnicy przyjęli nowego trenera bardzo pozytywnie. Grzegorz Kuświk z chęcią odpowiadał na zadawane przez nich pytania. Co najbardziej ich interesowało? Jak moje wrażenia z ekstraklasy, tak? Przede wszystkim i rodzice, i dzieci pytają o te rzeczy związane z piłką na tym najwyższym polskim poziomie. I to tyle, no fajnie. Ja się cieszę, że mogę tutaj współtworzyć ten projekt i no, mam nadzieję, że to będzie wszystko szło w dobrym kierunku, tak jak do tej pory. Transfer Kuświka do Zenitu był dużą sensacją na tym poziomie rozgrywkowym. Wybór ten nie był przypadkowy, ponieważ jest on wychowankiem tego klubu. Nie, pani, 35 lat, już nie było nic takiego konkretnego na oku. Po ostatnim sezonie w Stomilu Olsztyn, gdzie nie był najlepszy dla mnie, umówmy się, stwierdziliśmy z rodziną, że to najwyższy czas wracać do domu i tutaj układamy sobie życie na nowo. Co ciekawe, znany piłkarz wiele lat swojego życia spędził w Pawłowie, małej wsi pod Międzyborzem, skąd pochodzą zawodnicy, którzy przed laty reprezentowali bądź wciąż reprezentują barwy Wiktorii Ostrzeszów. Mowa o Michale i Marcinie Mazurku, Mariuszu Molce czy Robercie Pleciaku. Znane mi osoby, tak, chodziłem ze wszystkimi do szkoły, także spotykaliśmy się od najmłodszych lat na boisku, na boisku szkolnym, później na boisku w Międzyborzu czy to Pawłowie. Chodziliśmy razem do klasy, też mieliśmy, z tego co pamiętam, fajny sukces w Coca-Cola Cup. Był taki turniej ogólnopolski, gdzie zajęliśmy z moim rocznikiem 6. miejsce w Polsce. No, mieliśmy fajny rocznik, tak, to trzeba przyznać. No teraz każdy z nas już poszedł swoją stronę, tak? Ja jestem tutaj, chłopaki układają swoje życie po swojemu. Damian Czech zapowiada, że niejednokrotnie zaskoczy jeszcze swoich podopiecznych i kibiców kolejnymi nowościami.